Witam, tu Samojed Computers, a dziś ciekawostki o najnowszej odsłonie serii gier o hakowaniu o tytule Watch Dogs, czyli Watch Dogs Legion. W grze jest glitch, który pozwala zostać milionerem. Aby skorzystać z tego buga, należy wybrać dowolnego bohatera i popełnić samobójstwo na zewnątrz. Następnie zmienić aktywną postać, ale na kolejnym ekranie nie wybierać nikogo. Później poczekać kilka sekund i włączyć grę ponownie. A następnie wybrać opcję kampania kontynuuj. Gra powinna wczytać naszą postać w pubie. Jeśli tak się nie stanie, to glitch nie działa i musimy powtórzyć poprzednie kroki. Jeśli błąd zadziała, to w środku znajdziemy save, który możemy otworzyć w nieskończoność. W tej części popularnej gry o hakowaniu występuje dużo Polaków. W sumie to nie jest zaskakujące, bo akcja gry w końcu dzieje się w Londynie, mimo że twórcy urealniają swoje produkcje. Gra ma natywne wsparcie dla rozdzielczości 4K, tylko w edycji PC-owej. Również to samo ma Assassin's Creed Valhalla. Ale dzisiaj w tym odcinku nie zajmujemy się tą produkcją, ale też jest to produkcja Ubisoftu, więc wypada o tym wspomnieć. Krótko po premierze wyciekł kod źródłowy gry Watch Dogs Legion. Hakerzy opublikowali kod źródłowy, który waży 560 GB. Kod ten opublikowała grupa hakerska Egregor. No nieźle, gra o hakowaniu została zhakowana. W przeciwieństwie do poprzednich części gier, w tej części cyklu gier Watch Dogs tak naprawdę nie ma głównego bohatera. W tej części gramy wieloma bohaterami i możemy werbować członków do DSCK-u, organizacji hakerskiej, którą znamy z poprzedniej części. Gry nie ma na Steamie, ale jest na Epic Games oraz Uplay. Szkoda, że nie ma na Steamie tej produkcji Ubisoftu. Watch Dogs Legion to pierwsza produkcja Ubisoftu, która oferuje ray tracing, czyli siedzenie promieni, realistyczne cienie i odbicia oraz DLSS. Premiera gry została raz przesunięta przez Ubisoft. Dobrze, że tylko raz, a nie tak. Premiera Cyberpunka 2077. To już wszystkie ciekawostki na temat gry Watch Dogs Legion. Myślę, że film się spodobał, a teraz wam się żegnam. Do następnego filmu, cześć!